Cześć, jestem Kuladio, to kanał No i już. Witam Was w szybkich odpowiedziach. W zamkniętym zbiorniku o stałej objętości przebiega reakcja otrzymywania metanu zgodnie z równaniem. I tutaj mamy taki zapis. To oznacza, że jest to reakcja egzotermiczna. No i zaczynamy. Uzupełnij zdania, wybierz znaczenie określenie spośród podanych w każdym nawiasie. Reakcja otrzymywania metanu jest procesem egzotermicznym. Dlatego w czasie ogrzewania układu reakcyjnego wartość stałej równowagi zmniejsza się. Bo przypominam, że egzo to oddaje do otoczenia, a endo to przyjmuje do siebie. Dlatego mamy tutaj zmniejsza się. Jeśli w układzie będącym w stanie równowagi nastąpi wzrost ciśnienia w warunkach izotermicznych, wydajność procesu otrzymywania metanu, i tutaj dajemy, wzrośnie. Jeśli w układzie wzrośnie temperatura, to szybkość reakcji otrzymywania metanu, no jak wzrasta nam temperatura, no to zwiększy się. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.